Centrum Straszencina czeka przebudowa. Na inwestycje uzyskano dotacje z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50% wartości prac. Będą przebudowane drogi wraz z chodnikami, wraz z kanalizacją burzową. Myślę, że ta inwestycja już była oczekiwana przez długi czas przez mieszkańców właśnie tej miejscowości. Najbardziej atrakcyjną ofertę złożyła lokalna firma, która z rozpoczęciem prac czeka jedynie na dogodne warunki pogodowe. Gmina Żeraków planuje także inne działania związane z infrastrukturą drogową. Będziemy spotykać się z poszczególnymi przedstawicielami miejscowości, z radnymi i sołtysami, wytypujemy kolejne drogi do zaprojektowania i sukcesywnie przez kolejne 5 lat będziemy te, te inwestycje wykonywać. W minionej kadencji w gminie Żeraków wyremontowano 27 km dróg. W planach na najbliższe 5 lat jest remont kolejnych odcinków. Pozwolić mają na to środki przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i z Funduszu Dróg Samorządowych.